Dzień dobry, bardzo witamy Was serdecznie w Waszym ulubionym podcaście Neurofriki i są tutaj przed Wami Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński. I będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak rozwaliłem sobie twarz siekierą. Tak, ale nie tylko, bo to będzie też dobry punkt zaczepienia, dlatego żeby porozmawiać po prostu o bliznach i konsekwencjach, różnych rzeczach, które warto robić, kiedy robić i po prostu jeden z kluczowych elementów. Nie chcę mówić, na którym opiera się neurystyka, ale po prostu często pracujemy z miejscami poruzowymi, miejscami pooperacyjnymi i różnego rodzaju bliznami. Tak, regularnie. Tak, warto to robić. Mhm. Jeżeli ktoś tego nie robi, to po prostu niech się wstydzi teraz, bo to się tak często pojawia w urazówce, w ginekologii. O, w ginekologii super ważne, bo tam jest dużo tych różnych takich cięć półrazowych i tak dalej. Może o tym mówiliśmy w odcinku numer 69, który jest o uroginekologii, zerknij sobie. I po prostu z jakimi pacjentami się nie pracuje, to takie rzeczy półrazowe po prostu się zdarzają. Nie mówimy nawet o świeżych urazach typu Maćka uszkodzona ryj siekierą. To jest super świeża sprawa, to jest dwudniowa sprawa. Jak jesteście na YouTubie, to możecie zerknąć. I teraz wszyscy z Spotify'a wchodzą na YouTube'a. Nie jest aż tak źle, żeby po prostu się jakoś to bardzo podniecać. Za daleko to nie będzie widać. Może by tego nie widać, no. Ale blizny twarzy są super ważne. Z racji unerwienia, bardzo bogatego na twarzy, to jest super ważny obszar. Ale zacznijmy sobie od tego, co sobie zrobiłeś. Nawet nie ja, mogę od razu wskazać winnego. No po prostu byliśmy na naszą neuroekipą, byliśmy na takiej imprezie, na Kawalerskim. No i wiadomo, trochę nas poniosła ułańska fantazja i jako, że jedną z atrakcji było to, że przyjechała do nas grupa rekonstrukcyjna Wikingów, dali nam trochę sprzętu i powiedzieli, chłopaki, bawcie się dobrze. No i my się tak dobrze bawiliśmy, że w przypływie euforii dostałem siekierą w twarz. Gumową siekierą, trzeba zacząć tak, gumową siekierą, taką, to jest tak zwana bezpieczna broń. Bezpieczna broń. Maciek miał nie do końca taki hełm, który wszystko chroni. No na pewno nie twarz. Można było zrobić to lepiej. Tak, ale po prostu było zabawnie, więc wyobraźcie sobie, że pracujecie na SOR-ze w półtusku, przyjeżdża do was koleś z rozwaloną twarzą w kulczudze. Tak. No byli zaskoczeni trochę. Tak. Ale słuchajcie, to jakby szybka akcja, no to jeszcze widać, ale kwestia jest taka, że tego nie będzie widać, ale jak na przykład jesteście osobą na przykład po urazie, na przykład twarzy się stresujecie tym, że po prostu to będzie problem do końca życia, to naprawdę można masę rzeczy zrobić, nawet takich super prostych rzeczy, typu wasz czas, wasza praca, proste kosmetyki i po prostu masowanie, rozpracowanie tego i to już po prostu zmienia diametralnie ten obszar. Trzeba oczywiście wiedzieć kiedy, bo nie od razu, jak są szwy, to trzeba chwilę poczekać, ale już tam można coś sobie aplikować w ten obszar. A później nawet po prostu z samą okolicą, nie? Tak, można pracować, dokładnie. Czyli jak macie, ja już też to akurat sobie wczoraj pracowałem, nie, jakby z nie z samą blizną, bo tutaj jeszcze w sumie nie ma żadnej blizny, tak jak mówiliśmy, tylko że no, jest obrzęk, więc po prostu sama praca z okolicą węzłów chłonnych, czyli tutaj gdzieś pod, akurat u mnie to pracowałem w dole nad obojczykowym, wzdłuż naczyń szyjnych, pod żuchwą, za żuchwą, tam bliżej trochę ucha. Pracowałem sobie jeszcze na tym układzie kostnym szczęki od środka, od zewnątrz. Bardzo delikatnie, bez bólu, no i dzisiaj rano jak się obudziłem, to już ten obrzęk miałem dużo mniejszy. Dokładnie, jakby to rozumiesz, że robić takie rzeczy po prostu, żeby to się troszkę szybciej regenerowało wszystko. Dokładnie o to chodziło. Fajnie. Tak? Także tam żadnej hardkorowej pracy nie było. No to generalnie można byłoby przypuszczać, że tak sobie po prostu trochę masuje szyję i ten dół nadobojczykowy. Super. Natomiast sytuacja jest taka, mieliśmy, nie do końca ja, tylko z żoną bardzo podobną sytuację, ponieważ oto też jakby można jakby pokazać, jak dużo rzeczy można zrobić bez żadnej jakby takiego większego wspomagania, dlatego że historia była taka, że byliśmy kilka lat temu przed ślubem, 3 miesiące przed ślubem na takim wyjeździe na Wyspach Kanaryjskich, na Fuerteventurze i sobie surfowaliśmy. No jakoś tak się wydarzyło, że przyszła fala w ogóle, deska się powróciła i statycznikiem, czyli tym takim dzióbkiem pod deską, po prostu Aga dostała prosto centralnie w czoło.
No i tam oczywiście wychodzi z wody, krew tam leci po prostu, no bo czuła jest mocno nerwione i ukrwione, znaczy bardzo dobrze. No i okazało się, że oczywiście jak panika, jak będę wyglądała tutaj, do końca życia jakiś ślad i tak dalej, na środku czoła centralnie po prostu taka kilka centymetrowa, kilkocentymetrowa po prostu rana. No ale później się okazało, że nawet nie zszywaliśmy tego, tylko takimi fajnymi plasterkami, które są na bliznę. Ładniej to pościągałem. Patronki po prostu też w miarę często zmieniałem. Później oczywiście masażyk, praca, trochę neurostyki, żeby to nie wpływało na żaden inny obszar gdzieś tam ze stymulacji tych receptorów. I później tylko tak naprawdę kolagenik do wsmarowywania i po prostu teraz, nawet wczoraj sobie zerknąłem, kompletnie nie widać, gdzie to było. Więc naprawdę można fajnie tutaj popracować sobie. I w ogóle dlaczego? Bo ktoś może powiedzieć, a dobra, mi tam nie zależy, no bo tam nie wiem, po co muszę się komuś podobać, co tylko widzę na twarzy i tak dalej, nie będę pracował. Ale to nie jest tylko estetyka. No nie jest. Znaczy, no dokładnie, bo możemy pomyśleć na początku jeszcze w ogóle o samej funkcji, nie? Jak są obszary takie, że będzie nam mechanicznie blizna zaciągała jakieś nerwy, jakieś naczynia, być może jak jest tak, jak akurat ja teraz czuję, że nawet się nie mogę tak jedną stroną uśmiechać za bardzo, bo mi tak jakby no jedną stronę bardziej ściąga akurat jeszcze same szwy. Więc jakbym sobie to tak po prostu zostawił, później takie nierozpracowane, no to podejrzewam, że po prostu jeden kącik mi się nie będzie do końca unosił. Więc na co to się może przekładać? No na pewno, że będą jakieś problemy z jedzeniem, jakieś problemy w ogóle z komunikacją, bo mówimy się po prostu niewyraźnie i gorzej. Więc nawet pod tym kątem sobie to warto rozpracować. No ale właśnie też to, o czym już wspomniałeś, że dookoła blizny mamy też po prostu pozostałe tkanki miękkie, które są zdrową tkanką. One są i ukrwione, ale też mają dosyć dużo tych zakończeń nerwowych, różnych mechanoreceptorów, mamy też wolne zakończenia nerwowe, które przenoszą informację taką nocyceptywną, więc możemy mieć wrażenie albo jakieś niedoczulicy, w tym miejscu możemy mieć przeczulicę, więc może być później tak, że przykładowo gdzieś tam nas tylko wiatr lekko po twarzy posmyra i możemy mieć na przykład bóle głowy w związku z tym, nie? No więc lepiej byłoby sobie po prostu oszczędzić. Tak, oczywiście, do tego takie przykłady są, bo oczywiście teraz mówimy na przykład o bliźnie na twarzy i takie rzeczy mogłyby mieć miejsce. Natomiast z racji tego, że nasze ciało trochę działa jak taki niekoniecznie jakby lokalnie, tylko poprzez cały system taśm miesiopomiziowych, łańcuchów miesiopomiziowych, to się może okazać, że na przykład przez jakiś uraz, co się często zdarza w obszarze twarzy, głowy, może mieć problemy z odcinkiem szyjnym, piersiowym, kompleksem barkowym, kręgosłupem lędźwiowym i wielokrotnie tak było, że różnego rodzaju urazy w obszarze na przykład głowy, czy na przykład po wypadkach samochodowych, że pacjenci już taką wtórną przyczyną, takim skutkiem, na przykład były ból odcinka lędziowego, przykładowo. Oczywiście to jest obszar, który no to nie był podawany na przykład nigdy. I to się na przykład często zdarza, że jakby zapominamy o tym, bo się okazuje, że po prostu też nie mówimy terapeutom, terapeuci o to nie pytają. No i na przykład to było tak dawno, że już na pewno nie może mieć wpływu. Co jest oczywiście, może być błędnym przekonaniem, bo taką ciekawą historią, chyba najstarszą, może być najstarszą blizną, z którą pracowałem, to też była taka historia z taką panią, która po prostu przyszła z sporą ilością problemów, ale jakby takim głównym problemem, który terminował przyjście na terapię, był duży ból cięgla lędźwiowego. Ona już miała nawet zaklepano wizytę, znaczy wizytę, operację po prostu na lędźwie. No i jednocześnie mówi, no okej, jest do niej kilka miesięcy, więc no, przecież nie będzie leżała w łóżku, więc jeszcze pochodzi gdzieś. No i między innymi trafiła sobie kilka lat temu do mnie na terapię. No i tam oczywiście w wywiadzie wyszło, że miała kilka operacji na jamę brzuszną, laparoskopowych, ale też dawno temu chyba wiem, że ona miała to w 5 roku życia, a miała 70 coś lat. Więc takie 60 ileś lat temu, czy tam 70 lat temu operację taką dość konkretną na wyrostek, dlatego że na przykład był stan zapalny, jakiś rozlało się i tak dalej, więc jakby dużo rzeczy się działo, jak była mała. I jedną rzeczą, bo ten brzuch się okazał, że był bardzo tkliwy w tym obszarze, ona jeszcze oczywiście miała trzewne problemy, jakieś tam tematy wzdęciowe, zaparciowe i tak dalej.
duża sztywność jamy brzusznej, a duża tkliwość w obszarze dołobiodrowego. I po takiej pracy, gdzie skupiliśmy się na tym, się okazało, że to jest jakby jeden z kluczowych obszarów, który obciąży układ nerwowy dość intensywnie. Popracowaliśmy sobie z tym obszarem, no oczywiście nie tylko z blizną, ale cały tam wiózł biodrowy, trochę odrzewną, tak jakby bardziej z tym kwadrantem dolnym. I się okazało, że po prostu na tyle zmniejszyły się dolegliwości bólu cynkalędziwego, że w końcu tej operacji jednak nie miała. No i później tam trochę ruchowo pracowaliśmy, trochę bardziej manualnie, rozszerzyliśmy to i się po prostu jakby stwierdziła, że jednak pauza, rezygnuje. Czy operacja nie będzie potrzebna? Może nie będzie potrzebna, może jakby dożyje do końca swoich dni bez operacji. Więc, ale to jakby kluczowe było to, żeby praca głównie była z tym obszarem pooperacyjnym i to dało na tyle duże efekty, że już mieliśmy takie mocno poprawę. I to stara blizna, też się dziwiam, mówię, kurde, tutaj nie pamiętam, po prostu miałem 5 lat, 60 ileś lat temu. Jakie to ma w ogóle znaczenie po prostu? Tyle rzeczy wydarzyło się jeszcze później. Oczywiście może być tak, że ktoś ma jakąś miejsce popracne, jakąś bliznę i na przykład teoretycznie nie ma on żadnych realnych problemów pod kątem bólów, pod kątem drzewnych problemów, bo być może utrzymuje się w na tyle dobrej kondycji psychicznej, dobrze się odżywia i tak dalej, jest w miarę aktywny, że po prostu... No, że to nie daje jakiegoś takiego aktywnego tak, problemu, jeszcze. Być może, jeżeli w przyszłości doszłyby jakieś inne problemy u niego, że na przykład, nie wiem, doszłaby jakaś, być może druga operacja, może jakiś uraz, może by miał taki okres, żeby troszeczkę zaniedbał siebie pod kątem żywieniowym, to być może to by dawało dopiero realne problemy. Bo to też jest dość ciekawe, że jakby podobne problemy mogą tak naprawdę bardzo różnie wpływać na ludzi, niektórych po prostu nie daje to praktycznie żadnego problemu, a u innych po prostu wpływa destrukcyjne ich życie. No tak. Teraz akurat pomyślałem o tym, że miałem ostatnio taką serię gabinetową pań z problemami z przejściem piersiowo-lędźwiowym i u dwóch albo trzech pań. Ten problem był bardzo, bardzo mocno skorelowany właśnie z blizną po cesarskim cięciu. No i tutaj nawet pod kątem samego unerwienia jest to sobie tak łatwo połączyć, że to są cięcia, u jednej z nich był i wyrostek robaczkowy i właśnie cesarskie cięcie, więc mamy tam też unerwienie pochodzące z wysokości L1. Nerw biodrowo-pachwinowy i biodrowo-podbrzuszny, więc akurat u nich ten wysoki lędźwiowy, bardzo sztywny, duży problem bólowy, taki głównie podczas stania, w trakcie chodzenia, przy jakimś nawet niewielkim obciążaniu. No i w sumie pracowaliśmy głównie z tymi obszarami i się nawet bardzo fajnie poprawiła ruchomość samego przejścia piersiowo-lędźwiowego, nie? Gdzie jakby no, prawdopodobnie do tego nie jesteśmy teraz na 100% stwierdzić, nie? Ale że nawet samo to unerwienie skórne może tutaj mieć bardzo duże znaczenie. Tak, bo tutaj słuchajcie, jakby skóra oczywiście jest kluczowa. Mówisz, że to jest taki dodatkowy narząd trochę jakby zmysłu, bo my można tak powiedzieć. Dużo rzeczy przez skórę jakby odbieramy i jest mega istotna w naszym funkcjonowaniu. Natomiast jeśli chodzi o tematy blizny, to dużo osób zapomina, że to nie jest tylko cięcie skóry, na przykład taka cesarka, tak? Oczywiście jakby to jest ważne pod kątem estetycznym, ale naprawdę to przycinamy też i warstwy mięśniowe i bardzo dużo warstw tkanki łącznej, więc czasami jeśli chodzi o pracę, na przykład mieliście na przykład cesarkę albo pracujecie z kimś po cesarce, no to być może nawet warto pomyśleć o takiej pracy warstwowej, że zaczynam sobie lekko, żeby też nie nawet dużo dolegliwości bólowych i po prostu później schodzę na coraz głębsze warstwy, aż ta praca naprawdę jest dość intensywna na samym końcu, bo się może okazać, że ktoś może mieć później problemy, bo się okazało, że skóra sama ok, w porządku, ale te cięcia na tkankach mięśniowo-powięziowych już niekoniecznie zostały zaopiekowane dobrze i być może dawają to później jakieś restrykcje właśnie ruchomości tkanek i daje to dolegliwości bólowe. Jeśli, bo tak, my na razie mówiliśmy o tym, że tak jak powiedział Maciek, te blizny mogą dawać problemy pod kątem na przykład neurologicznym, ale też bardzo ciekawą rzeczą jest taki pan, no przed chwilą o nim rozmawialiśmy, jak dobrze pamiętam, to doktor Jan Wojciech Karwowski chyba,
a na pewno Jan Krawowski, który też bardzo ciekawe rzeczy wrzuca i to jest super, że dużo osób uświadamia ludzi, że te blizny mogą mieć na przykład bardzo poważne konsekwencje w późniejszych latach. Bo był taki przykład, pamiętam taki post na Facebooku u doktora, gdzie było jakby termodiagnostyka pacjentki po cesarskim cięciu, która skarżyła się na nogliwości bólowe, jak dobrze pamiętam, nogi, ale też na duże żylaki jednej nogi, duże gdzieś tam jakieś problemy w obszarze pachwiny i okazało się, że po prostu termostyka jakby wykazała bardzo duże zastoje, tak naprawdę płynowe w jednej nodze, a w drugiej nie, co oczywiście może być konsekwencją blizny, bo oczywiście te tkanki tak naprawdę mogą wpływać na ograniczenie odpływu krwi żylnej. Rzadko chyba zdarza się, że te blizny wpływają na ograniczenie dopływu krwi tętniczej, no bo jakby siła grawitacji, jeśli chodzi o kończynę dolną, twarda ściana, dodatkowa mięśniówka, tętnic, to myślę, że to akurat rzadko wpływa, ale jeśli chodzi o odpływ limfy i żył, no to myślę, że to jest dość częsty problem. Dodatkowo też warto o tym wspomnieć, co na przykład my często na nicie robimy, gdzie na przykład jeżeli mamy na przykład cięcie na, bo niech będzie ta cesarka na mięśniach brzucha, ale to może być każda inna operacja. To też pamiętajcie o tym, że mówimy o cesarce, ale to mogą być różnego rodzaju operacje uroginekologiczne, pod kątem jakiegoś wycięcia jajników, macicy, a to mogą być takie standardowe cięcia, ale laparoskopowe, przepukliny. O, przepuklina pachwinowa, super częsty zabieg u dzieci. Tak. Bardzo częsty. Teraz wydaje mi się, że jest rzadszy. Dlatego jak pracuję na przykład z dzieciakami takimi kilka lat, to naprawdę nie pamiętam, kiedy ktoś miał, ale jak mam pacjentów takich właśnie 30-40 lat, to u nich często. Że oni mieli. W dzieciństwie. Tak, oni mieli. Tak, nie znam statystyk, czy rzeczywiście tak jest, ale też u znajomych nie kojarzę, że była taka informacja, żeby ktoś miał operację u swojego tam dziecka na pachwinę. Ale rzeczywiście u takich osób, nasze roczniki starsi, no to tam się często zdarzało. W sumie nie wiem, z czym to jest związane. Pojęcia nie mam. Dzieci. Znaczy nigdy o tym nie myślałem, więc. Może ostro eksploatowali. Rodzice kiedyś ostro eksploatowali dzieci. Nosisz, dźwigasz, jedziesz po prostu i tak dalej. Teraz wiem. Nie mam pojęcia po prostu, ale po prostu pacjentów, którzy mieli operację na pachwinę, jest sporo. Na przepuklinę pachwinową. Tak, a obszar jest właśnie taki. Tak. Szczególny, no, też bardzo bogato unerwiony. Jak myślimy w ogóle o tym, co przechodzi pod kanałem pachwinowym, no to jest to w sumie całkiem taki bogaty ten pęczek. Cała noga, bym powiedział. Nie? Wszystko, co jest potrzebne na cała noga w jednym miejscu. Tak, i chodzi o to, że załóżmy, że mamy jakąś operację nad jakimiś mięśniami. One bardzo często nie działają, dlatego że po prostu, ja myślę, że w tych kategoriach, że po prostu jakby, tak jak na przykład, ty na przykład w tym momencie nie możesz się oczywiście ruszyć. Temat jest świeży, na pewno masz jakieś obrzęki różnego rodzaju, zewnętrzne, wewnętrzne i tak dalej, ale też jakby, wiesz, jakbyś tym ruszał, jakby tym się dało ruszać, to by się goiło gorzej. Tak. Więc tym się po prostu nie da ruszać. Po prostu masz bana na ruszanie twarzą teraz. Twój profil mówi, Maciek, dorośnij. Na razie nie ruszasz twarzą. Niech to się goi. Nie, no, oczywiście żartuję, ale wyobraźcie sobie, że po prostu jest pewnego taki mechanizm obrony tak naprawdę. Żebyśmy czymś jakby nie ruszali, po to, żeby to się mogło szybciej wygoić. Natomiast może być tak, że to się do końca jakby nie wygoi. Tam cały czas jest jakiś, powiedzmy, stan podwyższonego ryzyka, napięcia i tam te receptory są po prostu zaangażowane, bo coś się dzieje cały czas, to nie zostało jeszcze wyleczone, dopracowane i przez to inne mięśnie tak naprawdę muszą pracować bardziej. Bardzo często jest taka sytuacja, że nie działa jama brzuszna, no to dno miednicy to będzie mocno tam kompensowało. Tam będzie mega dużo napięć. I albo prostownik. Albo prostownik kręcinodziwego. Słuchajcie, z takim obszarem, z tego, że tam wchodzi kilka mięśni. Bierze na siebie wszystko. Tak, sytuacja tak. Nie działa brzuch prostownik, mówi, spoko, garnę to. Nie działa poślady. Nie ma problemu, jest nas dużo tutaj, no nie? Dno miednicy. Spoko, wezmę to. Też, tak. Więc ten prostownik jest, jak zauważyliście, bardzo często problematyczny, ale on jest problematyczny wtórnie. Tak? On jest mega często napięty, on jest tak napięty, że tam się w ogóle lędźwie nie ruszają całkowicie. Po prostu jest tak wał lędźwiowy, on ma takie intersekcje po prostu, więc jakby dużo takich rzeczy, które widać, że prostownik jest problematyczny, ale czy warto z nim od razu pracować? W większości przypadków nie. Myślę, że jama brzuszna dałaby fajne efekty, praca z dnem miednicy, oddech, przepona, tutaj gdzieś zaopiekowanie się tą jamą brzuszną tym korem, a z prostownikiem gdzieś później, no nie? Bo oczywiście jak on już nawet zacznie działać, to on tak często kompensował to, że teraz trzeba mu go troszeczkę wspomóc, jeśli chodzi o rozluźnienie.
Więc gdzie, po, czy to właśnie manualnie, tak. czy to ruchowo, więc nawet jeżeli nie jest tak, że ta blizna, powiedzmy, przez nią przechodzą jakieś naczynia i to ona wpływa na to, że po prostu nie przepływa po prostu nic, to i tak może być tak, że inne mięśnie są po prostu nadmiernie napięte, bo kompensują tą gorszą pracę, gdzie blizna jest przyczyną tego i to wpływa dopiero na zaburzenie tego odpływu limfatycznego. No bo rzeczywiście, jeśli chodzi o tą jamę brzuszną i tak naprawdę te wszystkie rozcięte tkanki, które mogą wejść, no to raczej one nie będą kompresowały choćby tętnicy na przykład, albo żyły biodrowej. No są dużo głębiej po prostu. Mm-hmm. Ale to jest taki mechanizm trochę wtórny, tak? Brzuch mi nie działa, no więcej się mocno napięło i mamy ograniczenie do odpływu tej krwi. I wtedy praca z mięsem dałaby fajne efekty. No tak, tutaj też myślę, że warto pamiętać nawet o tym, że może nam się zmienić mechanika ruchu, nie? Czyli jak mamy, no znowu wracając akurat do brzucha, bliznę, którą przez jakiś czas na początku musimy chronić, bo staramy się na nią nie wprowadzać napięcia, żeby ona nam się wygoiła, unikamy poruszania jakąś częścią ciała, no to będziemy uciekać bardziej do przodu, czyli pochylać klatkę piersiową, skracać mięśnie brzucha, żeby tego napięcia nie było, no to już wtedy jakby wiadomo, że prostownik na odcinku lędźwiowym musi wziąć na siebie większą pracę, no bo mamy środek ciężkości wychylony do przodu. Więc im dłużej jakby zostajemy w tej pozycji, no to jakby utrwalamy sobie to błędne koło napięcia. Więc później bardzo często jest tak, że pacjenci na przykład się skarżą na to, że oni się garbią. No i że co teraz, jakie ćwiczenia możemy zrobić, żeby się przestać garbić? Więc to w ogóle było takie dla mnie trochę zabawne i nawet zaskakujące, że przyszedł niedawno całkiem pan, który powiedział, że przysłała go żona po to, żebym ja jemu wytłumaczył, że ma pamiętać o tym, żeby się nie garbić. No wydawało mi się to w ogóle jakby nie do zrobienia. Mm-hmm. Mówię, że przecież pan dobrze wie, że to jakby pan chciał o tym pamiętać, żeby się nie garbić, to z jakiegoś powodu się nie udaje, nie? Mm-hmm. Więc raczej nie mam takiej mentalnej mocy sprawczej, żeby tak mu to wytłumaczyć, żeby on to zapamiętał, tylko po prostu zaczęliśmy pracować nad tymi mechanizmami, które u niego wpływają na to, że ta postawa ciała jest zmieniona. Więc tutaj akurat do tego podeszliśmy we dwóch z Michałem Dzierzgwą, które już tutaj też pewnie nasi słuchacze kojarzą. Ja się trochę tym zająłem od strony właśnie tam, między innymi pracy właśnie z blizną, od wyhamowanego w ogóle praktycznie całego przodu ciała. No i później pomyślałem, że też dobrym pomysłem będzie, jak pan trafi na integrację strukturalną, gdzie sobie fajnie przejdą przez pracę taką po całości, żeby ładnie wyprostować, nie? Tak, no bo też jest sytuacja taka, że jakby fajnie byłoby zrozumieć, to też w odcinku o postawie wydaje mi się, że mówiliśmy o tym więcej, że ta pozycja, którą my w większości godzin przyjmujemy, to jest pozycja, w której nasze ciało czuje się dobrze. Czyli po prostu w tym garbieniu po prostu ciału tego pacjenta było komfortowo. I teraz trzeba jakby pokazać, że inne pozycje też są fajne. Sytuacja, słuchajcie, nie polega też na tym, żebyście teraz jakby poszli, aczkolwiek to może nie byłby zły pomysł, do terapeuty i zobaczyli sobie, czy blizny, które po prostu gdzieś tam macie, różne są aktywne, czy nie. Za chwilę jeszcze pogadamy o tym, o co chodzi, że blizna jest aktywna. Natomiast to też często można zrobić przez ruch. Teraz mi się przypomina historia Mateusza Szumlasa, naszego asystenta nitowego, który właśnie, przychodzi do niego właśnie pacjentka z bólem lędźwiowego, z jakimiś innymi problemami, no i tam pada, że była cesarka, tam były jakieś inne rzeczy na jamę brzuszną, więc on już tam zaciera rączki, już wie, co będzie pewnie robił, pewnie będzie sobie sprawdzał to. I oczywiście pyta się, czy ona miała coś z tym robione, on mówi, że nic nie miała z tym robione, nigdy nic, więc już prawdopodobnie będzie trzeba to zrobić. Po czym on sobie sprawdza jamę brzuszną i tam nie trzeba nic zrobić. Więc pytanie, o co chodzi? Mówi, jakby nie wnikał za bardzo, ale okazało się, że ona ćwiczy jogę. I zaprosił się na zajęcia. I uruchowo sobie to... Dokładnie, się okazuje, że wiecie, te wszystkie techniki, gdzie tam mostkowanie, pies głową w górę, gdzie po prostu pracuje się nad rozciągnięciem tkanek, różnego rodzaju skręty i tak dalej, więc ona przez ruch po prostu zmobilizowała sobie ten obszar bardzo dobrze i po prostu nie trzeba było z nim pracować. No tak, jakby też ciało nie włączało tego przycisku trigger, tak. Nie? Bo zwłaszcza jeśli też
akurat yoga jest bardzo taką fajną formą ruchu, mhm. do tego, że jest bardzo postawiona na to, że ten ruch jest świadomy. Mhm. Czyli, że ty wchodzisz w daną asanę, starasz się chwilę w niej pobyć, zobaczyć, co tutaj jest dla ciebie dobre, co jest wygodne, co mhm. nie jest wygodne, pooddychać w jakieś miejsce, które dla ciebie być może wygodne nie jest, więc być może, no akurat tutaj u niej nie wiemy, czy tak było, ale ja sam jak kilka lat sobie jogę praktykowałem, no to nad różnymi częściami ciała po prostu w ten sposób uczyliśmy się mhm. pracować, nie? Że na przykład czułem duże ciągnięcie w mostku, no to na tym gdzieś tam tą swoją świadomość mhm. trzeba było zawiesić i po prostu nad tym pracować. Więc jakby mechanizm taki neurofizjologiczny, który sprawia, że to miejsce przestaje dla nas w głowie być alertem, czyli po prostu ciało przestaje nam naduszać ten nacisk, niebezpieczeństwo, mhm. no jest tak samo dobry prawdopodobnie, jakbyśmy to zrobili rękami. Trudno powiedzieć, czy w każdej sytuacji, dlatego że czasami widzę, że ruchowo może być coś trudniej zrobić, być może czasami rękami coś jest mhm. trudniej zrobić, bo są niektóre dosyć głęboko położone struktury, tak jak na przykład mówimy o dole biodrowym, no że ciężko byłoby tam wejść w taką pozycję, żeby go fizycznie jakby mocno, mocno rozciągnąć i otworzyć. Nie? Tak, wiesz, na przykład tutaj mogą, na przykład ta wspomniana pacjentka Matusza mogła mieć o tyle komfort, że ona na przykład ćwiczyła tą jogę wcześniej, mhm. miała duże zakresy ruchu, później miała jakieś ingerencje w obszarze brzuszka, jakieś operacje i ona ten swój duży zakres ruchu wykorzystała. Bo na przykład sytuacja jest taka, jak ktoś na przykład mało się rusza, przykładowo, albo nie za dużo i na przykład ma bardzo kiepską ruchomość odcinka nędziwego mhm. i później na przykład jeszcze będzie miała ta osoba na przykład cesarkę przykładowo albo inną operację brzuszną, to on z tym swoim bardzo małym na przykład wyprostem w odcinku nędziwym, on nie jest w stanie rozciągnąć tych tkanek, po prostu. Mhm. Nie zrobi tego, no nie? No, po prostu tak, bo nawet nie zaangażuje tego, co powinno tam. Dokładnie. Mhm. Więc to też jest i wtedy manualna praca jest po prostu lepsza, no bo po prostu innej możliwości nie masz. Oczywiście później byłoby fajnie tą ruchomość poprawić sobie w inny sposób. Natomiast wszystko ma swoje jakby plusy, minusy, tak jak powiedział Maciek. Natomiast my akurat opieramy się na tym, że nie jest ważne narzędzie, które aplikuje się w terapii, tylko ważny jest obszar. I po prostu obszarem jest po prostu ten to jamę brzuszną. I jeżeli da się zrobić to ruchem, super. Jeżeli nie da, trzeba zrobić manualnie, ale oczywiście są też techniki łączone. Można zrobić to przez ruch i manualnie sobie to wspomagać. Tak, bardzo lubię te techniki, które pokazujemy na masażu tkanek głębokich, mhm. typu właśnie zahaczania i czynnego rozciągania. Tak. One są bardzo fajne właśnie i do pracy na stole, ale też nawet do takiej, do zadawania prac domowych. Dokładnie. Ja często pacjentom pokazuję, że właśnie jak głównie pracują nad brzuchem, ale czasami mhm. też nad szyją, nad klatką mhm. piersiową, że możemy sobie, tutaj akurat biorę rękę pacjenta, mhm. pokazuję, gdzie ma sobie położyć, mhm. jak ma sobie zbadać restrykcje, no niemalże komuś robię indywidualny tak. kurs z podstaw masażu tkanek głębokich, żeby sobie sam z tym obszarem popracował. I jak ktoś się trochę w tą pracę zaangażuje, no to widać, że są bardzo, bardzo fajne efekty. No i prawdopodobnie tutaj znowu, jak dokładamy ruch do techniki, to angażujemy trochę więcej obszarów naszego mózgu do tej terapii. Mhm. Nie? Więc są fajne, mi trzeba robić. Tak, tutaj jeszcze wam powiedziałem, co znaczy z aktywną blizną, bo oczywiście to nie jest tak, że z kim trzeba pracować, my pracujemy tylko z bliznami aktywnymi. No jeżeli jeszcze się świeżymi osobami po urazie, tak jak na przykład Maciek, no to ona na pewno jest aktywna, będzie aktywna, bo jeszcze... Ja już czuję, że jest. Już czuję, że jest. Chodzi, już mam żwacz wyhamowany. Jakbyście chcieli sobie sprawdzić, jak ona jest aktywna, to tak naprawdę pierwszą, najprostszą rzeczą jest to, żeby sprawdzić, czy po prostu ona się rusza, tak? Na różnych głębokościach. To może być dla was trudne, szczególnie te głębokości, żeby sobie powyczuwać rzeczy, ale oczywiście sprawdzam powierzchownię, czy ona się rusza w każdą stronę, potem głębiej, czy ona się rusza w każdą stronę, potem głębiej i tak dalej. I to jest już jakby pierwsza rzecz. Dużo osób opiera się tylko na tym, to myślę, że to jest, można zrobić to troszeczkę lepiej też czasami, ale to już jest niezłe. I oczywiście, jeżeli ona się nie rusza w którąś stronę, to trzeba popracować sobie tak, żeby się po prostu dobrze ruszyła w każdą. Oczywiście ona, ja też bardzo często mówię o tym ludziom, że ona powinna w dotyku być tak samo jak tkanki okoliczne. Kilka centymetrów nad, pod, gdzieś tam w różnych miejscach.
No oczywiście on, te tkanki niżej lub wyżej może być bardziej unerwione, lepiej albo gorzej, ale powiedzmy dla uproszczenia, może sobie też porównać z drugą stroną na przykład, też powinny pójść do odczucia, bo oczywiście na tych bliznach może być przeczulica, może być niedoczulica, mogą być różne dziwne wrażenia podczas dotykania, że ktoś może tam łaskotki, gęsią skórkę na przykład. Może boleć nawet, po prostu, nie? Dokładnie, nie powinno to mieć miejsca i wtedy tak naprawdę trzeba popracować z tym, być może te w kierunkach restrykcyjnych albo różnymi bodźcami, bo tych bodźców można oczywiście jest pewnie nieskończenie duża ilość, ale po prostu najczęściej my pracujemy kilkoma. Robimy sobie to w ten sposób, ale też blizna może być aktywna pod tym kątem, że ona się na przykład przesuwa nieźle. Czuciowo, oczywiście każde to czucie ma, może mieć różne, lepsze albo gorsze, więc dla pacjenta ona jest podobna w odczuciach, a może i tak coś zaburzać. I wtedy no, trzeba po prostu sobie, jakby ciężko powiedzieć mi, jak to może byłoby zrobić samodzielnie, no bo skoro ona się przesuwa i ktoś nie czuje różnicy, to zakłada, że jest ok. Potem przychodzi jakiś specjalisty i się okazuje, że nie jest źle, ale trzeba tak pracować. Tak, no i wtedy myślę, że to i tak już jest coś, że możemy nawet sobie zwrócić uwagę na tą przesuwalność. Tak. I na pewno jeśli macie jakąś bliznę i nie jesteście w stanie jej po prostu dotykać, i na przykład denerwuje was ubranie. Dużo osób ma takie objawy i w ogóle jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że powinni coś z tym zrobić. Że nie mogą szalika nosić albo czapki. Unikają po prostu niektórej odzieży. Bardzo nie lubią tego, żeby w ogóle dotykać jakiegoś obszaru. Same tego nie robią. No to już jest taki bardzo mocny sygnał do tego, że to jest na 100% do zrobienia. Ale na przykład, dokładnie, macie taki na przykład bardzo, nie lubicie tego dotykać obszaru, albo od razu macie taką reakcję obronną, typu uciekacie, macie jakieś łaskotki, napinacie się cali, na brzuchu to jest super często, super często brzuch jest. I słuchajcie, jak my mówimy o bliznach, to my pamiętajcie, nie mamy na myśli tylko skórę, bo na przykład złamania, tak. No też jest po prostu blizna. Na kości, na tkance łącznej, dokładnie. Jak na przykład macie, powiedzmy, może o tym nie myślicie na przykład, ale my czasami powtarzamy tutaj kilka razy już się na neurofrykach, bo o tym mówiliśmy, na przykład miejsca po kulczykach też mogą być. Tatuaże czasami mogą być, szczególnie takie, które były dość długo robione, albo na przykład bardzo kiepsko się goiły, to dużo częściej. Blizny też mogą być wewnątrzkankowe, skóra teoretycznie w porządku, a na przykład sobie kiedyś ktoś naderwał mięsień. I to też możecie pomyśleć w tych kategoriach, że coś tam miałem, podotykam sobie i się okazuje, że jest inne wrażenie. Takie rzeczy pewnie można było na USG zobaczyć. Albo na wcześniej wspomniane być może termodiastycję, jeżeli jakieś tam zaburzenia przepływu to by powodowało. Więc to jest temat dość też bardziej rozległy. Też możecie na przykład sobie na jamie ustnej zobaczyć, jak ktoś ma jakieś problemy bólowe, bóle zębów, bóle głowy, a może jakieś szumy uszne i tak dalej, na przykład po wycięciu ósemek, na przykład zszywanych. Niby nie widać, a w jamie ustnej jest. Więc pomyślcie sobie w kategoriach właśnie różnych urazów, operacji i zabiegów. Już nie chcę mówić o całej medycynie estetycznej czasami. Co tam się wprowadza tam się w dzieje, ciało, no tak. Jakieś tam nici i tak dalej, naciągające. No to jest z jednej strony nie widać tego, no ale jak czegoś nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma po prostu i że to nie wpłynęło jakoś negatywnie na wasz układ nerwowy, mimo tego, że wyglądacie lepiej. A też może być różnie. I po prostu posprawdzacie sobie, tak, czy te blizny są aktywne, przesuwalność, dotyk i tak dalej. I jeszcze jakby pod koniec już. Czasami jest tak, że oczywiście im większy uraz, tym większa szansa, że to wpłynie jakoś destrukcyjnie. Ale czasami mogą być naprawdę, słuchajcie, pierdoły. Takie naprawdę z takich ciekawszych rzeczy. Jeszcze kiedyś miałam małą dziewczynkę, która miała bardzo aktywną bliznę, bardzo lekko trudno zauważalną na twarzy po skaleczeniu się różą, kolcem róży. Przejechała sobie po prostu, już nawet nie pamiętam teraz, gdzie to było, gdzieś na twarzy o czaszce. I to na przykład był obszar, który bo ona mega kiepsko reagowała podczas pracy. Być może, nie pamiętam teraz, ale może jakaś komponenta emocjonalna była z tym związana, że stresujące to było. Może się bardzo przestraszyła, że się skaleczyła gdzieś na twarzy. Tak, co mama powie, może ukrywała się i tak dalej. No tak. Nie wiadomo, nie dążyłem tego wtedy. Pracowaliśmy i był fajny efekt. Z takich dziwnych rzeczy, które na przykład jest ciężko teraz to wytłumaczyć na logikę, tak? Ale też fajną opcją kiedyś była reakcja u pacjentki po bliźnie, po ospie.
Byś miał taką, wersujemy sobie właśnie z bólem odcinka lędźwiowego, bardziej z przesiem piersiowo-lędźwiowym. No i się okazało, tak sobie sprawdzam, tak sobie szukam, okazuje się, że miejsce na brzuchu jest bardzo tkliwe jedno, tak się przyglądam, patrzę, to w ogóle jakaś taka biała plamka. Okazuje się, że tak naprawdę to jest głównie ta skóra taka bardzo wrażliwa. No i pytam się, co to jest, a on właśnie, że miał taki niefajny strób po tej, po ospie po prostu, on się tak goił różnie. No ale teraz już w ogóle odpadło, w ogóle super. No i się okazało, że tutaj jak wtedy pracowaliśmy z cepinem, no to pacjentka prawie umarła. Po prostu to lekko dotykam, to był po prostu hardkorowy dyskomfort dla niej. Zrobiliśmy sobie to, brzuszek nam się ładnie zaktywował, on robi skłonik, nie ma bólu lędzia, wcześniej w ogóle dotyka do kolan, no nie, rączkami, więc super efekt był po takiej pracy. Już tam robiliśmy jeszcze inne rzeczy, ale już potem było naprawdę, naprawdę nieźle. Więc to mogły być naprawdę małe rzeczy. Mogą być. Po półpaństwu na przykład, no, tak, właśnie tak. Po ospie, więc zerknijcie po prostu sobie tutaj i to już może dawać wam fajne efekty. A jak nie chcecie tego sami robić, no to po prostu sobie zapiszcie, co mi się też podoba, coraz więcej osób w ten sposób pracuje, że na przykład przychodzą do mnie, wiesz, z karteczką. Z przygotowaną listą. Tak, jakby ona się nie od razu, bo to wiecie, to też nie jest tak, żebyście nie byli czasami zasmuceni, że pójdziecie sobie tylko do neuroterapeuty, dacie mu taką listę i on na pierwszej wizycie nie zrobi nic z tej listy. Może tak być. A często tak jest. Często tak jest, że okej, okay, to ważne są rzeczy, ale my teraz mamy inne priorytety. Tak, spokojnie, od początku. Nie? Jakby nie czujcie się olani po prostu, bo się może okazać, że po prostu ta praca strukturalna będzie na przykład potrzebna, ale dopiero jak popracujemy na przykład z układem autonomicznym, albo gdzieś może z psychosomatyką, albo po prostu okaże się, że jakoś inaczej trzeba was postymulować i jak ten układ nerwowy zacznie pracować lepiej, to wtedy wjedziemy w tematykę pracy pourazowej. Tak, może z tak obszarem być. Urazu. I to jest już coś, co według mnie daje duży jakby taki bonus terapeutyczny, o czym na studiach ja nie pamiętam, że była mowa o pracy ze starymi urazami. Nie, ze starymi właściwie nie mówiliśmy nic. Mhm. Chyba, że nie było mnie na tych zajęciach. Ja myślę, że może ktoś by ci powiedział wtedy. Na pewno pamiętam o tym, że rozmawialiśmy o pracy z tymi urazami takimi świeżymi, nie? Bezpośrednio po operacji na przykład. Jak pracować bezpośrednio po operacji. Tak. Kiedy można zacząć pracować z blizną, jakimi metodami można pracować, to trochę, owszem, takich zajęć było, ale nie zwracaliśmy uwagi na te stare urazy. Tak, na przykład warto pracować z tą blizną, jeżeli po prostu ona już się zagoiła, zabliźniła i minęło 20 lat, no nie? Mhm. No to tak, też oczywiście, wiecie, sytuacja jest taka, że no im wcześniej, tym lepiej. Wiadomo, że jak teraz pracuję sobie z paniami na przykład po operacji wycięcia sutka i na przykład gdzieś tam jakichś węzłów chłonnych zajętych nowotworem. No to się okazuje, że jak my pracujemy sobie 2 czy 3 tygodnie po operacji, no to idzie po prostu rewelacyjnie. Jedna praca i zakres ruchu w ogóle ekstremalnie się zwiększa na przykład. I ten obrzęk po prostu ekstremalnie szybko mija, ale oczywiście, a w ogóle śmiesznie mówię, taki jeden dzień miałem, gdzie jedna pani była właśnie niecałe 3 tygodnie po operacji i super, a druga pani była, ona miała operację chyba w 91 albo 93 roku, więc minęło... No już sporo lat, nie? Sporo lat. Albo w 2003. Tak czy inaczej minęło na pewno ponad 20 lat i tam nie było nic robione na klatce piersiowej. No tam słabo to wyglądało. Ale ciekawe. Co ciekawe, pani się troszeczkę, jak powracaliśmy sobie tam godzinę, pomęczyły mocno. To jest starsza pani, ale wytrwała bardzo. To jej się postawa trochę zmieniła. Dlatego, że ona po prostu, jakby widać po prostu, że ciało uciekało, do tego barku w ogóle nie chciało obciążać, więc taka, no nie chcą mówić skolioza po prostu, aczkolwiek pewnie jest, no nie chcą mówić, że skolioza zmniejszyła się, no ale postawa się poprawiła, więc kręgi pewnie wyglądały tak, jak wyglądały wcześniej. Mm-hmm. Natomiast już to obciążenie było fajne, pani potem przychodzi na drugą wizytę i mówi, kurde, pani tylko jakbyś czuje się prostsze, jakaś wyższa się w ogóle zrobiłem trochę. Można rzeczywiście jej centymetr podskoczył do góry. Ale dam tej pracy dużo, oczywiście dawaj nie będzie musiała włożyć 10 razy więcej pracy niż pani numer jeden, no ale po prostu to trzeba zrobić. A co też było ciekawe, to pod tą blizną niedawno, mimo tego, że operacja była no 20 lat temu ponad, obrzęk się robił.
Czyli wiesz, coś nie było przepływu po prostu. Nie pamiętam, jakie to było naczynie. Tam było dużo rzeczy wysywanych, wycinanych, więc ja nie wiem, czy to było to naczynie, po prostu, co tam się w ogóle wydarzyło. No tak. Natomiast rzeczywiście robił się taki obrzęk i ona właśnie trochę niepokoiło to, że mu, kurde, mówię, może guz, jakiś taki miękki, nie wiadomo co. No ale pracowaliśmy sobie z tą klatką, ruchomo się trochę poprawiła, ona się dotyka po i nie ma. Nie ma. Popłynęło, no nie? Popłynęło dalej, więc nawet, słuchajcie, starymi rzeczami trzeba zrobić. No a wasze blizny już nie będą młodsze niż teraz, niż dzisiaj. Z każdym dniem są coraz starsze. Z każdym dniem jest coraz trudniej. Ja tylko jeszcze tutaj chciałem panie uczulić pod kątem, jak już sobie oglądacie to, też mówiliśmy o urogynekologii, waszych cięciach krocz. I to jest super częsty problem. Nie tak często to się zdarza jak cesarka. Albo rwanych krocz, bo się też mogą urwać samo trochę po operacji. Zerknijcie sobie też i się może okazać, że poprawi wam się na przykład jakość stosunków seksualnych, albo nie będzie to bolesne, albo nietrzymanie moczu wam się zmniejszy. Naprawdę gra jest warta świeczki. To jest trudne zrobienia samemu, podejrzewam, bo można też nie widzieć, nie wiedzieć, więc trzeba partnera zaprząc do pracy, albo po prostu iść do osoby, która się tym specjalizuje i zajmuje się urogynekologią. I to ja, to nie jestem ja, jak coś, od razu mówię. Ja nie pracuję z tymi miejscami u kobiet intymnymi. Wysyłam mamy, do dziewczyn. Mamy tak, dziewczyny mamy świetne. Terapeutki tego. Świetne, które tak, się tym zajmują. Dokładnie. I lubią to polecamić. Tak. Więc jakby. Ola Natalia. Ola Natalia, tak, pozdrowienia dla dziewczyn. Słuchajcie, to by było tyle. Życzcie Maćkowi szybkiego powrotu do zdrowia, żeby mu się twarz pięknie wygoiła, żeby wyglądał tak samo dobrze jak wcześniej. A wam po prostu życzymy po prostu udanego pracy z bliznami. Słuchajcie, czekamy też na wasze po prostu raz lajki, dwa komentarze, trzy udostępnienia, dlatego no, że chcielibyśmy, żeby takie tematy dochodziły do dużej ilości osób. I może ludzie wiedzą. Tak, i możemy zrobić to dzięki wam, więc wspomóżcie troszeczkę naszą pracę i niech ten podcast leci dalej w świat, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pa. Ciao. Thank you.